STP-106 wygląda na starszego humanoida, którego wygląd ogólny wskazuje na zaawansowany stopień rozkładu. Ten wygląd ulega zmianom, jednak cecha gnicia jest obserwowana we wszystkich formach. STP-106 nie jest specjalnie ruchliwy, ponadto może przez wiele dni tkwić w bezruchu, oczekując na ofiarę. STP-106 jest również w stanie przemieszczać się po wszelkich powierzchniach pionowych. Może nieskończenie długo wisieć, zawieszony do góry nogami. Podczas atakowania SCP-106 będzie próbował pozbawić ofiarę przytomności poprzez uszkadzanie ważnych narządów grup mięśni lub ścięgien. Po tym obiekt zaciągnie obezwładnioną ofiarę do swojego łuzowego wymiaru. SCP-106 zadaje się preferować ludzkie ofiary w wieku od 10 do 25. SCP-106 wywołuje efekt korozji na każdej materii stałej, której dotknie, co wywołuje fizyczny rozpad materiałów w kilka sekund po kontakcie. Zaobserwować można to w formie zewienia rozkładu lub rozgniatania, co prowadzi do powstania czarnej śluzowej substancji podobnej do materiału odkrywającego podmiot. Efekt ten jest szczególnie degenerujący dla tkanek żywych i zakłada się, że stanowi przygotowanie przez konsumpcję. Korozja postępuje w ciągu 6 godzin od kontaktu, po czym efekt najwidoczniej zanika. SCP-106 jest w stanie przechodzić przez materię stałą, zostawiając po sobie wielką plamę swojego korozyjnego śluzu. SCP-106 może zniknąć wewnątrz stałej materii, co uważa się za formę wymiaru łuzowego. SCP-106 może następnie wyjść z tego wymiaru w każdym punkcie połączonym z punktem wejścia. Przykładowo wejście w ścianę wewnątrz pokoju, wyjście ze ściany na zewnątrz pokoju, wejście w ścianę, wyjście z sufitu. Nie wiadomo, czy stamtąd obiekt pochodzi, czy jest to zwyczajne gniazdo przez niego generowane. Ograniczona obserwacja wymiaru łuzowego wykazała, iż składa się on w większości z holi i pokojów. Wejście. Aktywność ta może trwać dniami. Niektóre ofiary są wypuszczane, aby mógł na nie następnie polować. Ponownie łapać.